Wiedźmę czy z Albatrosa. I piosenka, proszę Państwa, Siedem dziewcząt z Albatrosu. Witamy nasze kandydatki! Numer jeden. Ania Cichocka. Numer trzy. Sara Krężałek. Głos komisji pani przewodniczącej Kamila Dworak. Dworzak, przepraszam bardzo. Kamila Dworska. Kamila, oddajemy ci głos. A ten mikrofon może działa. Przechodzi pięć dziewcząt. Ja wyczytam po kolei nazwiska i numery dziewcząt, które przechodzą do finału. To nie jest tak, jak było według punktacji, to jest po prostu według kolejności alfabetycznej. Także to nie jest, nie oznacza żadnego miejsca, tak? Do finału przechodzą Anna Cichocka, numer jeden. Magdalena Żakowska. Sara Krężałek, numer 3. Klaudia Kukułka, numer 4. I Kasia Wójcik, numer 6. Agata i Kasia, personalnie do Was. Jesteście też wygranymi tego konkursu. Jestem z Was dumna, byłyście wspaniałe. I oczywiście dwie kandydatki, które odpadły z eliminacji, dostają od naszych sponsorów upominki. I tymi rzeczami są gift certificate na produkty Mary Kay od Katarzyny Walach, portret w studio fotograficznym Good Time Photography od Patrycji Żak oraz gift certificate na opalanie sprayem Carmen Nicole Spa. Prosimy Martę o... Ja mam jeszcze gift certificate z Laurel Bridal. Już przekazuję. Proszę bardzo. Gratuluję. Czekam. Gdzie są te sokoły do diabła? Czekamy, aż wszystkie dziewczęta wyjdą do podziemia, żeby nie mogły podsłuchiwać. Proszę wyłożyć wszystkie przyrządy podsłuchowe, żadnych kontaktów, inaczej ten konkurs będzie nieważny. Przepraszam jeszcze, zanim zaczniemy, bo jeszcze przypominają mi, że mamy jeszcze dwie minuty, kto tego nie zrobił, żeby złożyć
na kandydatkę na Miss Publiczności swój głos. Miss Publiczności? Nasza piękna pani chodzi z koszyczkiem magicznym. A nasza kandydatka? Numer jeden? Numer jeden? Anna Cichocka. Tak właśnie powiedziałam. Czy możemy zadać pytanie, panie Tadeuszu? Pan Tadeusz. Pozwoli. Szanowni państwo, droga kandydatko, jeśli zdobędziesz tytuł królowej parady, w jaki sposób zamierzasz reprezentować Polonię w środowisku amerykańskim? Dobrze, Anna Cichocka, numer jeden. Przede wszystkim, jeżeli zdobędę tytuł królowej parady, będzie to dla mnie ogromne wyróżnienie, ponieważ jak wiemy, jest tysiące Polaków w moim wieku tutaj na obczyźnie i jeżeli mnie przypadnie ta zaszczytna i dostojna wygrana, będę bardzo, bardzo zadowolona i ogromne wyróżnienie. Jak zamierzam reprezentować? Przede wszystkim nadal mam nadzieję współpracować z Fundacją Dar Serca. Dalej mam nadzieję robić wszystkie fashion show, robić różne przedstawienia, na których będziemy zbierać pieniądze, żeby pomagać innym ludziom, żeby pomagać dzieciom. Nadal będę prowadzić swoją organizację, gdzie uczę Polaków języka angielskiego i mam nadzieję, że również otworzą mi się nowe drzwi i nowe okna, przez które będę mogła wejść i rozwijać siebie i w ten sposób godnie reprezentować Polskę na obczyźnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pani Anna Cichocka, dziękujemy serdecznie bardzo. Myślę, że to, że pracuję w polskim klubie, jeszcze raz wracam do polskiego klubu na depot, ale to jest dla mnie najlepszy sposób, gdzie mam kontakt z Amerykanami. Tak jak właśnie powiedziałam, ten bal był nie tylko dla polskich studentów, ale dla wszystkich studentów i mieliśmy nawet sporą część amerykańskich studentów, także myślę, że możemy docierać nie tylko do Polaków. Także przez szkołę to jest jeden sposób. W harcerstwie również robiłem przeróżne rzeczy. Teraz jak prowadzę drużynę wędrowniczek, wyjeżdżam na różne biwaki. Mieliśmy ostatnio jechać na spływ z harcerzami amerykańskimi. Niestety pogoda troszeczkę pokrzyżowała nam plany, więc musieliśmy to przełożyć, ale mam nadzieję, że to w końcu się także wydarzy. Także po prostu przez to, co robię do tej pory, przez te organizacje, z którymi współpracuję, myślę, że mogłabym jeszcze zrobić o krok więcej jako królowa, być taką inspiracją dla innych. I myślę, że także wśród Polaków, którzy są urodzeni tutaj, może czują się bardziej jak Amerykanie niż Polacy już. Myślę, że to miasto stała królową mogłabym właśnie być taką inspiracją i motywacją do pracy, że nasza praca w środowisku kolonijnym jest zauważana. Dziękuję. A jakbym musiała powiedzieć, żeby pomóc Polonii w amerykańskiej kulturze, to bym powiedziała, żeby większość ludzi przyszło razem w Polonii, tak jak żeby przyszli razem i nauczyli Amerykanów, co to znaczy być Polakiem i jak my żyjemy i jakie kultury my mamy, żeby oni wiedzieli, jak my obchodzimy różne święta, tak jak wiedzieli o Wigilii, albo jak my pomagamy innym ludziom. Takie rzeczy, żeby wiedzieli, jak pomagać innym, jak my pomagamy i żeby kochać drugiego człowieka. Wydaje mi się, że ponieważ jestem Polką, to powinnam to na co dzień to reprezentować. Już to reprezentuję, ale jak zostałam królową, to jest dla mnie olbrzymia odpowiedzialność, jest to olbrzymi zastrzyk być królową. Więc po prostu zaciągałam swoich koleżanki, swoich kolegów na parady, na różne polskie imprezy, żeby po prostu zobaczyli, co to znaczy być Polką. Bo dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że też środowisko Polaków, a zwłaszcza Polek, nie zawsze w dobrym świetle jest przedstawione, a zwłaszcza tutaj w Ameryce. I wydaje mi się, że żeby dobrze przedstawić się jako królowa, trzeba naprawdę mieć cel. Ja cel mam i wydaje mi się, że po prostu ta królowa musi być inteligentna, chce rozmawiać
gdybym zdobyłam tytuł, to bym przyciągnęła większość studentów z Loyoli, nie tylko z polskiej kultury, ale z innej kultury tak samo, żeby uczestniczyli trochę i się nauczyli o naszej kulturze. Między innymi mamy zorganizować Pulling by May i bym jak najwięcej różnych kultur przyciągła na tą polską noc. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję pani Kasiu Wójcik. Panie Tadeuszu, dziękujemy bardzo, proszę państwa. A teraz pani Kamila Dworska. Dobrze, się wyraziłem. Przewodnicząca komisji wraz z komisją uda się na obrady. I to są decydujące obrady podczas dzisiejszego wieczoru, która wyłoni królową paradę, a my będziemy mieli okazję podziwiać przed publicznością, tak? Drodzy państwo, zapraszam na scenę. Kerry Lawrence zaśpiewa dzisiaj, jest z nami, zaśpiewa nam trzy piosenki. Zapraszamy cię, Kerry, na scenę. Zapraszamy cię na parkiet. Jestem KF Zach i Kerry Lawrence. Thank you.